Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy zobaczyć z takimi kartami oto. I z pytaniem, czy on, ona bez mnie jest w tej chwili szczęśliwy, szczęśliwa. Odpowiadamy Wam na pytanie. Jak coś to moje pieski właśnie się bawią. Czy on... Dzieciaki, spokój tam. Czy on, ona jest bez mnie teraz szczęśliwy w tym, szczęśliwa w tym momencie? Powiem Wam tak. U niej bardzo dużo, słuchajcie, w życiu się dzieje tej osoby, o którą pytacie, o której myślicie. Widać, że ta osoba ma charyzmę, jest bardzo przebojowa, wie, czego chce, do czego zmierza, do czego dąży. I tak, i praca, i wydatki jakieś, i plany przyszłościowe. Także ta osoba nawet nie ma czasu o Was pomyśleć. A może wieczorem, jak jest zmęczona, prawda? Po kąpieli, filmy ogląda, sobie o Was przypomni. Ale ta osoba jest tak zalatana, że ona nawet nie ma czasu o Was pomyśleć. Widać, że osoba naprawdę, słuchajcie, jest bardzo dojrzała, jak na swój wiek i poważnie, tak? I ona nie ma fił, bździł, wiecie, w głowie, że impreza, znajomi i coś tam dalej. Uczucia, powiem Wam tak, były jakieś, są do Was, które się zostały właśnie wypalone, wypalają się te uczucia do Was. Daj, że nie macie, słuchajcie, nawet ze sobą kontaktu z tego, co ja tu widzę. Ale jakieś tam do Was jeszcze, tak wiecie, tyci są minimalnie, bo się pokazują. Tak? Czy ta osoba, pytanie brzmi, czy ta osoba, słuchajcie, jest szczęśliwa bez Was? Tęsknoty, zaraz sprawdzimy jeszcze tęsknoty z ciekawości. Troszeczkę jest, ale też już zanika. I sprawdzamy, czy ta osoba jest bez Was szczęśliwa. Co tu wypadło, weźmiemy. Dziesiątka, szóstka, czwórka, król denarów, ósemka, as pentakli i zobaczcie. I zaraz dopowiemy, czy ta osoba już całkowicie o Was zapomniała i zaczyna nowy rozdział z kimś innym, bo tu też widzę dużo koni osób, ale tak stwierdziła, że zaczyna, idzie w poważne życie po prostu, tak? Wiadomo, nie z każdym, nie przyjmujcie się, bo to nie z każdym, słuchajcie, będzie rezonowało, ale z większą połową na pewno. Widać tu też dobre zranienie. Ta osoba po prostu traktowała Was poważnie, a Wy po prostu ją zraniliście. Może nawet nie byliście gotowi na stworzenie czegoś, tak? I po prostu ona była do jakiś czas, jak Was poznała, na zdrówko. Ona po prostu była na jakiś czas z Wami szczęśliwa, dopóki Was poznała, ale jak zaczęliście się od niej odsuwać, oddalać, bo coś tam, to po prostu, bo nie jesteście gotowi, bo ktoś tam się koło Was kręcił, bo coś, to po prostu zraniliście potężnie i ta osoba, tęsknota. Widzę ją, troszeczkę żalu, tak? To jest pomieszane, to jest energia, słuchajcie, pomieszana. I zobaczcie, jest dwa razy wisielec do góry nogami. I teraz tak, jeżeli pojawia się dwa razy wisielec, raz to było cisza, czyli takie, wiecie, ciche dni, a jeżeli dwa razy, to jest prawdopodobnie podejrzana. Ta osoba już o Was zapomina i kończy i zaczyna wchodzić w energię czegoś nowego. Ale zaraz sobie dopowiemy. Nie będę tu krakać, zaraz sobie dopowiemy. Nie jest ta osoba, słuchajcie, szczęśliwa, ale ta osoba już nie do końca, tak troszeczkę staje się, przestaje o Was myśleć, staje się być, ale nie do końca bez Was nie jest szczęśliwa. Z Wami tylko była. Mimo, że ją denerwowaliście, ale to ją bardziej kręciło i nakręcało, słuchajcie. Ale mi się wydaje, że oczywiście ta osoba nawet, tu jest zakończenie, także zobaczymy, co ta osoba zaczyna, bo tu też się pokazuje nowa droga, którą wybrała. Powiem Wam tak, ta osoba też nie patrzy już sercem, czyli w sercu ma Was i to serce mówi weźcie jego, weźcie ją, tak? Ta osoba już patrzy bardziej pod charyzmą myślenia, toku myślenia. Mózg jej mówi nie, ona Cię zraniła, ona nie myśli o Tobie poważnie, nie jest gotowa, odpuść. A serce mówi weź. I ona między tym a tym jest, słuchajcie. Tak, zobaczcie, ta osoba już zaczęła... Coś nowego, zobaczcie, weszła w coś nowego lub wchodzi już w coś nowego, tak? Zbudzała, na pewno wzbudzała Was zazdrość na 100%, także tutaj bez tego, tutaj widać to nawet zazdrość, taka chciała pikanterię, taką zazdrość, mówię, dopnę jej szpilkę, dopnę mu szpilkę, nie? Niech trochę powalczy, niech trochę się pomartwi i tak dalej, ale zobaczcie, tej osobie przeszło, tak? I wchodzi w coś nowego. Ona jeszcze nie do końca weszła, ale wchodzi, zaczyna po prostu wchodzić w nowe, w poważne, dojrzalsze życie. Z osobą, która po prostu jest gotowa do stworzenia rodziny, domu, tak? Do ślubu, do dzieci, do domu, tak? Ta osoba jest wrażliwa, słuchajcie, też wyświetla się tak samo jak Wy. Ta osoba jest bardziej wrażliwa, skromna, ale też myśląca o życiu poważnie. Mimo swoich lat, nie wiem ile tam
o tych osób, które myślicie, one mają lat ogólnie, bo trzeba dobrze było pogłębić się w to bardziej, ale powiem Wam tak, pół na pół, że ona jest bez Was szczęśliwa. Tu zaczyna coś nowego. Ona myśli, że jak zacznie coś nowego, słuchajcie, to ta miłość, to zauroczenie Wami przejdzie jej i będzie szczęśliwa z kimś innym. Wy jej po prostu nie potrafiliście, była szczęśliwa, ale gdy zobaczyła po prostu, że Wy macie ją gdzieś, za przeproszeniem, nie chcecie tej osoby, to ona się zaczęła od Was odsuwać. I to, zobaczcie, samo to mówi. Samo to, słuchajcie, zobaczcie, mówi, tak? Te zakończenia, bo to jest zakończenie. Mimo, że ją to bolało, boli, ona mówi, wybiera, zamiast serca, wybiera, w sercu Wy jesteście, a ona wybiera już tokiem myślenia mózgiem i mówi nie i idzie dalej, idzie w drugą relację i ona myśli, że jeżeli Wy nie potrafiliście, słuchajcie, uszczęśliwić, zraniliście, to zobaczcie, ta osoba, co tu się druga pokazuje, ją uszczęśliwi bardziej. Zaraz zobaczymy, czy ją uszczęśliwi bardziej, czy to są tylko jej takie, że wejdę w drugą relację, żeby po prostu o nim zapomnieć. Tak, będzie coś takiego, zobaczcie. Także, jeżeli to jest, zaraz zobaczymy jeszcze, przejrzymy coś z ciekawości. Możecie uratować tę relację, ale słuchajcie, ja nawet nie wiem, kochani, czy jeżeli jesteście skłóceni, możecie, zobaczcie. Ale ja nie wiem, czy słuchajcie, to jest warto, bo jeżeli Wy nie jesteście gotowi, ta osoba jest na 2000% gotowa na stworzenie prawdziwego domu, rodziny, ciepła i tak dalej, a Wy widać, że Wy tak się sykacie z tą osobą. Także słuchajcie, musicie dobrze przemyśleć, czy Wy jesteście do stworzenia rodziny gotowi, bo ta osoba na pewno ma już kogoś na oku i tej osoby nie zostawi od tak, bo Wy jej dajecie, Wy więcej pamiętajcie, Wy mało mówcie, a więcej się starajcie, pokazujcie i róbcie, tak, bo mówienie jest swoje drogo. Mówić to każdy może, obiecywać. Gruszki na wierzbie, śliwki na sośnie, tak? A jutro będzie przedwiosnie. Ale nie liczą się słowa, tylko pamiętajcie czyny, to co robicie w tej stronie. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, pa pa. Powodzenia.